Witajcie moi kochani, moi drodzy, zanim zacznę czytanie, co przyniesie nam nadchodzący tydzień, to chciałam Wam jeszcze wszystkim przypomnieć odnośnie naszego spotkania w Warszawie 27 kwietnia. Moi drodzy, tylko do 10 marca jest możliwość wpłaty. Jeśli nie nazbieramy odpowiedniej liczby osób, wiem, że dużo osób się zdeklarowało, to spotkanie się po prostu nie odbędzie, bo nie będziemy wynajmować sali, tym bardziej, tak jak mówię, to jest sala od 30 osób. Jeśli nie nazbieramy 30 osób, no to spotkanie się nie odbędzie, dlatego zrobiłam taki krótki czas na wpłatę. Tak jak mówiłam, jest wideo informacyjne odnośnie tego spotkania. Jeśli kogoś to interesuje, to proszę wrócić. To jest chyba trzecie bądź czwarte wideo do tyłu. I proszę sobie tam posłuchać tych wszystkich informacji. Także przypominam, że do 10 marca jest możliwość wpłacania pieniędzy. To by było tyle. Druga sprawa, kochani, odnośnie czytań prywatnych. Moi drodzy, ja na samym początku, szczerze mówiąc, nie byłam nastawiona na czytania prywatne, chociażby z tego względu, że mam swój zawód, mam również swoją pracę i ciężko jest z czasem. I wiele osób mimo wszystko prosi mnie o to, więc ja się zgodziłam i w miarę możliwości pomagam. Tylko kochani, ja bardzo proszę Was o cierpliwość. Ja nie potrafię robić czytań, wiecie, jak na taśmie produkcyjnej. Ja potrzebuję impuls, ja muszę być w dobrej energii, bo jednak czytania prywatne niosą za sobą ogromną odpowiedzialność. Więc jeśli ktoś poprosił o takie czytanie, to ja również proszę o cierpliwość. Na pewno zrobię te czytania, tylko tak jak mówię, w miarę możliwości. Okej, kochani, to dzisiaj zaglądamy sobie w nadchodzący tydzień, czyli jak ja to mówię, w prognozę pogody, czyli jaka energia stoi nam do dyspozycji w przyszłym tygodniu. Te energie portalu i pełni powoli mijają. Powiem Wam, kochani, że i ja poszłam w rezonans z czytaniem portalowym. Energia zwaliła mnie trochę z nóg, szczególnie to przesłanie z tym telefonem, z tą wiadomością, która zabierze nam, czy może nam zabrać dywan, ściągnąć dywan spod nóg. No i niestety również ja poszłam w rezonans. To się rzadko zdarza, żebym ja szła w rezonans z moimi czytaniami, ale tutaj poszłam pełną parą. No i widocznie tak miało być. I z tego co wiem, to również wiele innych osób, jak ja to nazwałam, dostało patelnią po głowie właśnie dzięki wiadomości jakiejś takiej telefonicznej. No ale dobrze, było, minęło i teraz pełni nadziei, kochani, zaglądamy w energię przyszłego tygodnia. Dzisiaj będę robić czytanie kartami tarota od Joasi. A propos Joasi, Joasia ma również kanał na YouTubie. Ona się bardzo mocno zajmuje, zresztą ma dar do tego, astrologią i bardzo dobre robi kosmogramy, trafne niesamowicie. Ja bardzo proszę moje dziewczyny, aby jeśli mogą, wrzuciły link tutaj, jeśli kogoś interesuje ten temat, to zapraszam na kanał Joasi. A my już ruszamy. Jakie energie stoją nam do dyspozycji w przyszłym tygodniu? I już mamy pierwszą, czyli mamy szóstkę kielichów. Kochani, ktoś z przeszłości wraca. To jest również karta bratnich dusz, połączenia bratnich dusz. To jest
Karta również wspomnień i nostalgii. Taka dobra karta, ale przede wszystkim ta karta mówi, że ktoś z przeszłości wraca. Niektórzy z Was mogą w tym tygodniu spotkać swoją bratnią duszę, jeśli jej nie znają. Dla niektórych, jeśli mają taką bratnią duszę i nie było kontaktu, ta osoba może wrócić. Następnie mamy ósemkę mieczy. I ósemka mieczy mówi o sytuacji, ja tutaj bardzo mocno odczuwam energię właśnie, że to będzie miało coś wspólnego z tą osobą, która wraca z przeszłości, potwierdzają nam tutaj nasz świetlisty świat duchowy. A propos, łączy się oczywiście z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. I tutaj zapraszamy nasz świetlisty świat duchowy o prowadzenie i wsparcie i ochronę podczas tego readingu. Więc kochani, mamy ósemkę mieczy, która mówi właśnie o takiej niemożliwości wyjścia z sytuacji, brak ruchu, nie wiem co robić, nie wiem w którą stronę ruszyć. Z każdej strony są te miecze, które blokują mnie. I tutaj muszę powiedzieć, że to rzeczywiście może być spowodowane właśnie tą sytuacją, że ktoś z przeszłości wróci, a Ty nie będziesz wiedziała, co z tym fantem zrobić. Ja muszę się dokładnie przy... Aha. I mamy wisielca. No oczywiście wisielec, czas zatrzymania, stagnacji i spojrzenie na wszystko z innej perspektywy. Te karty na razie bardzo ze sobą rezonują. I mamy szóstkę buław. Szóstka buław, ona chyba była nawet w ostatnim czytaniu, to jest walka o siebie, walka ze sobą. Może i walka z innymi, ale my sobie zaraz to wszystko doczytamy. A doczytam sobie dzisiaj, rzadko ich używam, ale poczułam impuls cygańskimi kartami. Więc bardzo proszę na szóstkę kielichów. Słuchajcie, tu mamy szczęście. Tak naprawdę to, to spotkanie, które może nastąpić, bo ktoś wraca, może przynieść Wam szczęście. To może być szczęśliwe spotkanie. Również mogą to być jakieś szczęśliwe, miłe, piękne wspomnienia. Dla singli oczywiście, jeśli spotkacie Waszą bratnią duszę, ktoś z przeszłości wróci, a przeszłość... to mogą być poprzednie wcielenia. Możecie spotkać na swojej drodze osobę, którą znacie, tak jak mówię, z wielu inkarnacji. To będzie dla Was wielkim szczęściem. Tak, tu czuję, że właśnie dla osób, które jeszcze nie mają swojej bratniej duszy w tym tygodniu, może ktoś taki pojawić się na horyzoncie i to będzie szczęśliwe spotkanie. Bo tak jak ja mówię, nie zawsze spotykamy w tych naszych tutaj czytaniach o bratnich dusz. Oczywiście to są takie skomplikowane relacje, kiedy obie strony muszą coś przepracować, aby wejść w to szczęście. Tak tutaj czuję, kochani, że to będzie... takie spotkanie bratniej duszy, ale tak naprawdę po to, aby właśnie z lekkością i szczęściem wejść w tą relację. Ósemka mieczy, czyli to taki ten brak ruchu dla tych wszystkich, którzy na przykład mieli relację, czy mają relację z bratnią duszą. Odnoszę wrażenie, że tu może się ktoś pojawić, a Wy znajdziecie się jak w takim, wiecie, więzieniu mieczowym. I nie będziecie wiedzieć, i co teraz, co mam robić. Może już zapomniałem o tej osobie, może puściłem wolno tą energię, a tu nagle ktoś wraca. I co teraz? No i zobaczymy, czego dotyczą ta ósemka mieczy. Ja mam taki impuls, ale zobaczymy, co nam karty cygańskie powiedzą. Czy mi to potwierdzą? Tu mamy
Nadzieje. Ja jeszcze potrzebuję jednej karty. Tak, te karty dwie rezonują. Kochani, tutaj rzeczywiście, jeśli ktoś do Was wróci z przeszłości, tak naprawdę to, tak jak mówię, ósemka mieczy, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, gdzie mam ruszyć. Może być tak, na przykład, to jest tylko przykład, kochani, że łączyła Was jakaś relacja z pewną osobą, może właśnie było to połączenie karmiczne, po czym ta osoba zniknęła na jakiś czas z Waszego życia. Załóżmy, założyliście nową rodzinę, macie partnera po swojej stronie, a tu nagle ktoś się pojawia i tak naprawdę to jest wielkie boom. Ale kolejne karty mówią, że tutaj mimo wszystko była wielka tęsknota, była nadzieja, że ta osoba wróci, że gdzieś tam Wasze dusze w dalszym ciągu były połączone i rezonowały. I tak naprawdę pojawienie się tej osoby będzie dla Was prezentem. Może ta osoba pojawi się w całkiem innej energii, w jakiej była, załóżmy, w tym czasie, kiedy mieliście jakąś relację. Więc tutaj tak naprawdę może na Was czekać właśnie jakiś prezent. Może Was ktoś zaskoczyć. Na wisielca proszę. I mamy naszego mocnego żołnierza, który również nam się chyba pokazał w czytaniu na pełnię. Kochani, może się pojawić właśnie na nowo ten żołnierz, wiecie. Ten facet, który ma swoje sztywne zasady, który musiał mieć zawsze ostatnie zdanie. I ja tutaj właśnie z kartą wisielca, Wy się zatrzymacie na chwilę, przyjrzycie się tego, bo mamy jeszcze sędziego. To jest karma, to jest karta karmy, ogólnie każdy sąd i sprawiedliwość, umiarkowanie. To jest taka karta karmiczna. I ja myślę, że Wy tutaj, jeśli się ta osoba pojawi w Waszym życiu, nie będziecie za szybko reagować. Tym razem dacie sobie czas, aby się przyjrzeć właśnie, w jakiej energii jest teraz ten człowiek. I popatrzycie na niego z całkiem innej perspektywy. I zobaczycie, czy ta energia jest wyrównana. Dajcie sobie czas, kochani. Jeśli wejdziecie w pozycję wisielca, jak najbardziej popieram. I mamy szóstkę buław, czyli ta walka, walka o siebie, walka ze swoimi cieniami. Może zobaczymy, co nam się tutaj pojawi. Wiecie co? Mamy tęsknotę i mamy nieszczęście. Powiem Wam tak. Tutaj będziecie walczyć ze swoimi tęsknotami, ponieważ wiecie, że w tym tygodniu to będzie się działo. Ponieważ wiecie, że te Wasze tęsknoty, to Wasze oczekiwanie, to czekanie tak naprawdę czyni Was nieszczęśliwym. Kochani, ja zawsze będę powtarzać, nie czekamy na nikogo. Żyjemy swoim życiem, walczymy o siebie. Jeśli chodzi o szóstkę buław, to walczymy o siebie, a nie walczymy o kogoś. Bo albo ktoś lub coś przyjdzie samo do nas, dzięki za potwierdzenie tych tam na górze, albo ktoś przyjdzie sam do nas, bo chce z nami być, albo niech zostanie tam, gdzie jest. Kochani, nie czekamy. Ja w dalszym ciągu czytam w komentarzach, no to poczekam, poczekam do lata. Jeśli ostatnio było właśnie, że jakieś tam procesy mogą przeciągnąć się do lata czy do wiosny, to Panie piszą, no to jeszcze poczekam. Nie, my nie czekamy. Tutaj w naszym kolektywie dziewczyny już przestały czekać. Dziewczyny żyją swoim życiem i nie ma czekania. Co ma być Wasze, to i tak do Was przyjdzie. A co do Was nie należy, co kto lub coś na Was nie zasługuje, to lepiej niech się trzyma z daleka. Po prostu.
Czyli zakładamy nasze koronki, zarzucamy grzywę i walczymy o siebie, walczymy dla siebie. Żyjemy, robimy wszystko, abyśmy byli sami ze sobą szczęśliwymi, kochani. Więc tutaj zdajesz sobie sprawę właśnie z tego, że to czekanie, że ta tęsknota praktycznie wprowadza Cię w nieszczęście, czyni Cię nieszczęśliwą. I w tym tygodniu zawalczycie o swoje. Odstawiamy wszystkie te tęsknoty, to czekanie i walczymy o siebie. Pięknie. To co teraz? Wiecie co, ja wezmę, bo ja chcę pracować z tymi kartami Kalata. One są bardzo mistyczne, ale dają też bardzo mocne przesłania. Ja poproszę o trzy karty. Zobaczymy, co nam powie Kalat. Mamy książki. Książki tutaj mówią właśnie o szukaniu wiedzy, o szukaniu odpowiedzi, o rozwijanie się, o rozwój taki osobisty, również o pogłębianie swojej wiedzy. Więc dla niektórych z Was mogą rzeczywiście jakieś szkolenia stać do dyspozycji. Może warto właśnie pogłębić swoją wiedzę w jakiejś tematyce. Może szukać odpowiedzi w książkach na swoje pytania, na to, co Was dręczy. I kochani, mamy wieżę. I tutaj to jest wieża bardzo fajna, ponieważ to jest ta lśniąca wieża, ta, która stoi nad morzem i właśnie pokazuje drogę statkom. Czyli tak naprawdę tu w tym tygodniu dla niektórych może nastąpić taki moment olśnienia, kiedy zauważycie to światełko i stwierdzicie, już wiem, w którym kierunku chcę zdążać, w którym kierunku chcę ruszyć. Olśnienie, 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 to słyszę cały czas z góry. Następnie mamy butelkę, w której znajduje się list. Kochani, dla niektórych, oj, mamy dużo morza, dużo wody, dużo uczuć, kochani moi. Jeśli chodzi o uczucia, kochani, nastąpi olśnienie. Ty będziesz wiedziała, w którym kierunku masz iść. Tutaj możesz dostać wiadomość, która będzie dla Ciebie niespodzianką, zaskoczeniem, ale ja tutaj mam naprawdę ogromne wrażenie, że to będzie pozytywna wiadomość. Że tutaj może Cię zaskoczyć wiadomość niespodziewania, która będzie pełna uczuć, dzięki Zygmunt, będzie pełna uczuć, będzie dla Was niespodzianką. I z następną kartą mamy kartę łódki. Słuchajcie, na tej karcie mamy dwie mewy, czyli również mamy dwójkę, mamy parę. Statek zawsze jest symbolem tęsknoty, jest również symbolem wolnego ruchu do przodu. Więc tak naprawdę tutaj te karty Kalata, ja mogę powiedzieć, że będzie nowy kierunek, jeśli chodzi o miłość, o tęsknotę, ponieważ tutaj wygląda na to, że dwie osoby bardzo mocno tęsknią za sobą i właśnie będzie wymiana informacji, to będą wiadomości związane z uczuciami i mam wrażenie, że powolutku ruszycie w Waszym procesie do przodu. Tu Was poniosą Wasze uczucia. Dobrze. Teraz patrzymy, co nam dopowie Erat. Już mamy pierwszą na podłodze, no bo jakby inaczej. Zobaczcie, kochani, mamy naszego borsuczka, który jest kartą uzdrowienia. Tutaj następuje w tym tygodniu jakiś proces uzdrowienia. Coś zostało, bądź będzie uzdrowione. Następna karta spadła, czyli co będzie uzdrowione?
energia braku. Jeśli znajdowałaś się w energii braku, to w tym tygodniu ta energia będzie uzdrowiona. Jeśli miałaś brak, był brak pieniędzy, może dostaniesz pracę, może dostaniesz jakiś zastrzyk finansowy. Jeśli byłaś w energii braku, jeśli chodzi o uczucia, to tutaj tymi kartami Kalata mogę śmiało powiedzieć, że te uczucia, ten brak tych uczuć będzie wyrównany, będzie uzdrowiony. No i mamy Pana, który jest otwarty na Ciebie. Czyli tutaj energia braku, kochani, piękne energie. Energia braku zostanie uzdrowiona, bo ktoś z otwartym sercem ruszy w Twoją stronę. Czyli tutaj uczucia, wyjdziecie po prostu z energii braku uczuć. Dobrze, pięknie. Weźmiemy sobie, kochani, kartę anioła, bo tak czuję, i zobaczymy, jaki anioł nas wspiera. Będziemy wybierać sobie, nie podczas każdego czytania tygodniowego wyciągam anioła, ale teraz poczułam ten impuls i zobaczymy, jakie anioły stoją do naszej dyspozycji, jakie anioły nas wspierają, jakie świetliste duszki mamy prosić o pomoc i o wsparcie w tym tygodniu. Jakie anioły stoją do naszej dyspozycji w tym tygodniu. I mamy Aloha Vandat. To muszę przeczytam Wam króciutko. Najpierw muszę znaleźć, nie? Album. Znajdę. Poczekajcie sekundkę. Tutaj cierpliwość. My jesteśmy bardzo cierpliwe. Dziewczyny. I chłopaki oczywiście. Ej, nie wiem, gdzie ja mam tego anioła. Nie, no nie podaruję, muszę go znaleźć. Ach, mam. Wygląda, że mocny anioł. 273. Prawie na samym końcu. Okej, mamy. Aloha Vandat, tetragrammaton, to co niewidoczne, nic i pustka, siła pustej dłoni, rozmycie iluzji w otaczającym wszystko królestwie nicości. Tam, gdzie dzień równa się z nocą, miłość z nienawiścią, szczyt z doliną, bogaty z biednym, góra z dołem, panuje zrozumienie wiedzy, które wszystko przenika, a mimo tego nie istnieje. Naucz się wsłuchiwać w głos ciszy, aby zrozumieć to, co niepojęte, ponieważ Ty również jesteś nicią w sieci nieskończoności, tworzącą dywan życia. Ja dzisiaj mówiłam o dywanie. Tutaj czuję, kochani, że to jest właśnie ta karta tej dualności, kiedy właśnie tak jak tutaj anioły mówią, nicość i wszystko, góra i dolina i tak dalej, wiecie o co chodzi. I zobaczmy znaczenie karty. Aloha Vandat wprowadza Cię w królestwo tajemnej siły nicości. Tutaj nie istnieje nic i jednocześnie istnieje wszystko. Zacznij od doskonalenia tej siły. Istnieją prądy, na które jako człowiek jesteś narażony, których jesteś częścią, na które współoddziałujesz poprzez swoje działanie. Być może nie będąc nawet tego świadomy. Uwidacznia się to na przykład
w zachowaniach grupowych, w normach społecznych, konstelacjach rodzinnych. W tych sprawach nie możesz działać swoją energią. Nawet pustelnik, któremu wydaje się, że wycofał się ze świata, ma swoje miejsce na ziemi i nadal działa w strukturze wielkiej całości. Czyli my jesteśmy, kochani, połączeni ze wszystkim i wszyscy są połączeni z nami. Obowiązuje tutaj zasada zajmowania się działającymi siłami. Dobre siły umacniają, zaś siły przeszkadzające stopniowo burzą. Odpowiedz sobie na pytanie, jakie siły wniosłem w świat? Jakie uczucia, myśli i słowa pochodzą z mojego serca? Wypływają tak naprawdę z mojego przekonania, a jakie przyjąłem z zewnątrz? Wraz z Aloha Vandat zaczyna się usuwanie własnych ograniczeń i cudzych przekonań. Myślę jednak, nie jestem swą myślą. Czuję jednak, nie jestem swym uczuciem. Działam, jednak nie jestem swym działaniem. Żyję, jednak nie jestem swym życiem. Kto albo co myśli, czuje, działa i żyje poprzez mnie? Jakie siły we mnie działają? Wszystko znajduje się pod wpływem przenikającej wszystko siły nicości. Twoja rola polega na współdziałaniu. Karta ta przypomina ci, że ty również tkasz dywan życia. Zacznij aktywnie kształtować swoje życie i poznawać siebie. Aloha Vandat ma dla ciebie następujące przesłanie. Używanie siły nicości oznacza podążanie za siłą, która jest tobą. Kochani, bardzo głębokie przesłanie. Ja myślę, że ta karta chce wam powiedzieć właśnie, zastanów się, co ty wnosisz do całego świata. Jakie myśli, jakie uczucia. Może warto zastanowić się właśnie nad tym, jak kształtuję swoją rzeczywistość, jakie myśli, działania, uczucia są moje, a jakie przejęłem od kogoś innego. Także kochani, ta karta po prostu mówi, przetransformuj swoje myśli, uczucia i czyny w tym tygodniu, jeśli uważasz, że one nie służą ani tobie, ani dobru świata. Ok, to jeszcze zobaczymy, jaka runa pieczętuje nam to czytanie. One się bardzo ładnie naenergetyzowały w świetle pełni. Stały sobie na balkonie. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa pieczętuje nam to czytanie? Jaka runa wspiera nas w tym tygodniu? I mamy runę Algis, to jest ochrona. Jesteśmy chronieni w tym tygodniu, kochani. I to jest piękna, również jak karta właśnie borsuczka, to jest ochrona i to jest uzdrawianie. I tak naprawdę jesteśmy pod ogromną ochroną. Dobrze, moi drodzy. To co, jeszcze weźmiemy sobie nasze karty czasu i zobaczymy, jakie znaki zodiaku, jakie cyferki idą tutaj w rezonans z tym czytaniem. I mamy dziesiątkę. Zaczniesz coś nowego. 10 dni, 10 tygodni. Mamy szóstkę. Ciesz się swoim czasem. 6 dni, 6 tygodni. Mamy dwunastkę. I mamy dwójkę. Nie mamy znaków zodiaku, więc znowu uniwersum nie chce nas tutaj jakoś wpływać na nas, więc mamy dwójkę poniedziałek, więc jutro już może się coś zacząć, kochani. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę i życzę wam przepięknego tygodnia. Niech się dzieje to, co najlepsze. Pracujemy nad sobą, przekształcamy swoje myśli, swoje czyny i swoje uczucia transformujemy, a ja mówię wam
Do zobaczenia. Buziaczki, kochani. Muah.